Cześć, tu Ernest! W tym filmiku omówię wam najważniejsze zmiany i nowości, które wprowadziła aktualizacja 6.21 oraz pokażę wam, jakie skiny i emotki skrywają się w plikach gry. To już kolejna cotygodniowa aktualizacja. Tym razem nie doczekaliśmy się aż tylu nowości, co na wydarzenie koszmarów czar. Mimo to, trochę jednak ich jest. Jak zawsze zacznijmy od nowości. Według zapowiedzi z zakładki wiadomości w grze, na królewskie pole bitwy dołączyły balony. Animacja, jak i wygląd tego przedmiotu znaliśmy już przedwcześnie, ale nie wiedzieliśmy, że w tych paczuszkach, które występują w klasie fioletowej, będzie aż 20 baloników. Jednak jest to zrozumiałe, kiedy weźmiemy pod uwagę to, że nasza postać odrzuca baloniki po zmianie broni, czy gdy pękną. Same baloniki pompujemy wszystkim do strzału. Naraz możemy trzymać 5 baloników. Występują w różnych kolorach oraz mają na sobie narysowaną losową ikonę sztandaru lub emotki. Dzięki nim możemy znacząco ulepszyć nasz skok, a gdy złapiemy się o 5 baloników naraz, to zaczniemy lecieć do góry, nieważne czy skoczymy czy nie. I tak, aż do maksymalnej wysokości budowania, w której jeśli będziemy za długo, nasze baloniki pomękają. Ale nic nam się nie stanie, bo możliwość ponownego otwarcia lotni jednak została w grze. Niestety, gdy użyjemy emotki, launchpada albo zmienimy je na broń, wszystkie nasze baloniki odlatują w pękają. Mogą służyć jako narzędzie do dojeżdżania przeciwników, albo jako coś, co nam dodatkowo pogarsza widoczność. Tylko uważajcie, bo można je zestrzelić. Kontrastując do nowości, to ta aktualizacja przyniosła aż 3 bronie do skarbca. Automatyczną snajperkę, rakietę kierowaną oraz podwójne pistolety. Nie są one już dostępne w żadnym trybie, oprócz na placu zabaw. Poza tym w temacie broni zaszła ciekawa zmiana. Od teraz obrażenia wybuchowe będą przenikać przez ściany, ale w 25%, co oznacza, że przez ściany czepiaki mogą nam zadać teraz 23 punktów obrażeń, niebieski rybek około 27, fioletowy 29, legendarny 30 i tak dalej. Czy jest to zmiana na dobre? Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Ja jestem na razie na nie. Między innymi dlatego, bo granaty zawsze występują w 3 sztukach. I teraz spam nimi może zadać duże obrażenia, mimo zbudowanej ochrony. Na mapie za to pojawiły się klawisze od pianina. Służą one do wyzwania, a jeśli na nie wejdziemy... I co chyba najważniejsze, grafika trawy będzie teraz częściej aktualizowana, co poprawi płynność animacji. No. A tak serio, to już tyle z tych najważniejszych nieukrytych zmian, które przyniosła ta aktualizacja. Zostały do pokazania jeszcze nowe emotki i skiny, które w grze, z polskimi nazwami, pokażą nam Hesku. Zobaczcie sami i dajcie znać o waszych ulubionych przedmiotach. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym jeszcze raz wspomnieć, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając VODolce, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli w zakładce wesprzyj twórcę sklepu Fortnite użylibyście mojej nazwy w grze, Ernest. Dzięki!
to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.